wszystkich tutaj. Nazywam się Sandra Kowalczyk i przyjechałam do was tutaj z Warszawy, by powiedzieć wam, co się stało w moim życiu, powiedzieć wam moje świadectwo. Wiecie, ja byłam akurat osobą złą, bardzo złą. Ja wiem, że może tak nie wyglądam, ale byłam narkomanką, alkoholiczką, okradałam ludzi i w ogóle uwielbiałam nienawiść, uwielbiałam zło, wiecie? Ja, moim marzeniem było rozpluć komuś flaki i zobaczyć, co ma w środku. Byłam naprawdę złą osobą. Niszczyłam drugiego człowieka, dlatego, bo nienawidziłam sama siebie. W wieku 15 lat zostałam skrzywdzona przez mężczyznę, który mnie bił, i do mojego serca wdarła się nienawiść, że teraz ja będę niszczyć innych ludzi, rozumiecie? I ćpałam, brałam narkotyków i piłam alkoholu ponad miarę, naprawdę. Chciałam się utopić w worku amfetaminy, niszczyłam drugiego człowieka, nienawidziłam życia, nienawidziłam tego życia, wiecie? I w pewnym wieku miałam narzeczonego, z którym też prowadziłam takie złe życie, ale on w swoim życiu poznał Jezusa i powiedział, przyszedł do mnie z Ewangelią. I wiecie, ja nad tym myślałam, ja przyjęłam prawdę do mojego serca, wiecie, ta prawda trafiła do mojego serca i ja zapragnęłam tego Boga, ja zapragnęłam Boga, Jezusa Chrystusa, i zaczęłam Go szukać i On przyszedł do mnie, rozumiecie? Ja zawołałam do Jezusa, w moim sercu zrodziło się pragnienie poznania Boga, poznania kogoś, kto nie jest z tego świata, i ja zawołałam do tego Boga, zawołałam do Niego i On do mnie przyszedł w powiewie cichego wiatru. On przemienił moje wnętrze, rozumiecie? On przemienił moje wnętrze. Ja byłam martwą osobą, ale w tym momencie narodziłam się na nowo. W tym momencie życie wewnątrz mnie powstało do życia, bo Słowo Boże mówi, że każdy rodzi się z martwym duchem i jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to będziesz miał martwego ducha. Słowo Boże mówi, kto ustami i sercem wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będzie zbawiony, a twój duch narodzi się na nowo. I ja Go wtedy poznałam, ale wiecie, dalej błądziłam w tym życiu. Ja poznałam Boga miłości, który odnowił moje wnętrze, który dał mi miłość do mojego serca, który ściągnął mi klapki z umysłu, rozumiecie? I w jednej chwili odszedł ode mnie chaos. Ja byłam bardzo osobą, której towarzyszył chaos wszędzie, po prostu wszędzie. W domu, w pracy, wszędzie gdzie ja byłam, był chaos. Ale gdy poznałam Jezusa, gdy poznałam Króla Królów i Pana Panów, ten chaos ode mnie odszedł z mojego życia. W ponadnaturalny sposób przywróciła mi się pamięć, rozumiecie? Ja w ogóle przez te narkotyki, ja miałam zaniki pamięci, to straszne. Ja nic nie pamiętałam. Byłam do niczego, rozumiecie? Byłam do niczego i przyznaję się do tego. Ale gdy poznałam Jezusa, On przywrócił mi życie. On przywrócił mi życie. On sprawił, że ja w końcu pamiętałam. Rozumiecie? Pamięć mi wróciła. Ale błądziłam. Dalej błądziłam. Ja w swoim sercu kochałam Jezusa, ale błądziłam w tym świecie. I kiedyś przyjechałam do Polski, bo ogólnie się nawróciłam w Szwecji, przyjechałam do Polski i spotkałam człowieka, który sprzedał mi narkotyki, rozumiecie? I ja zapaliłam, choć kiedyś paliłam bardzo dużo, wtedy zapaliłam po prostu parę machów z lówki i to mnie zabiło. Ludzie, ja umierałam powoli, rozumiecie? Ja umierałam powoli. Najpierw straciłam władzę w nogach, w rękach, upadłam na ziemię, ciało przestało żyć, rozumiecie? Nie miałam tętna, walczyłam o swój oddech, ale kiedy już ten oddech zanikł, to walczyłam, ta walka toczyła się wewnątrz mnie. Ja wtedy poczułam, że ja chcę naprawdę żyć, że moje życie w środku walczyło o nie, ale śmierć była coraz silniejsza. Ale że poznałam Boga wcześniej, że przyszedł do mnie Jezus, że poznałam Boga miłości i ponadnaturalnego, który przywrócił mi pamięć, a powiem wam, żaden lek lekarz nie jest w stanie tego zrobić. Żaden psychiatra nie przywróci tobie pamięci. Jeżeli masz problem z pamięcią, nikt ci nie pomoże, ale Jezus to zrobił. I ja znam Boga ponadnaturalnego. I ja w środku, wewnątrz mnie, ja zaczęłam krzyczeć do tego Boga. Ratuj mnie. Jezu, ja wiem, że Ty jesteś żywym Bogiem. Ratuj moje życie. I wiecie co? Ja miałam tą walkę, widziałam różne rzeczy w środku mnie, bo ja nawet nie mogłam słowa powiedzieć. To wszystko działo się w środku. I ja w pewnym momencie straciłam te życie. Rozumiecie? Ja straciłam życie, ale Jezus na moje zawołanie, On wskrzesił mnie. Rozumiecie? On przywrócił mnie do życia. I w jednej chwili uwolnił mnie od narkotyków. Uwolnił mnie, rozumiecie? Jestem wolnym człowiekiem, a nie umiałam bez narkotyków żyć. Nie umiałam bez nich żyć. Byłam bardzo złym człowiekiem, ale narodziłam się na nowo. Słowo Boże mówi, kto nie narodzi się na nowo z ducha, ten nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ja chcę ci powiedzieć, że Bóg jest ponadnaturalnym Bogiem, że On jest Bogiem miłości i że On jest miłością. U Niego nie trzeba się starać. Wiecie, ja choć Go poznałam, błądziłam jeszcze, ale kiedy mnie wskrzesił, On mi nigdy nie powiedział, że jest na mnie zły, że mnie potępia, że mam teraz ponieść za to karę. On powiedział, On wziął to wszystko na krzyż i nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. On wziął całe moje zło, które się działo we mnie. On poniósł to na krzyż. On wziął to za siebie. On wziął to na siebie. Ja chcę ci powiedzieć, że nieważne jakim człowiekiem jesteś, to Bóg podniósł grzech do rangi serca. Rozumiesz? Nieważne, że nie zabiłeś człowieka, ale jeżeli źle życzysz człowiekowi, jesteś winny morderstwa. Jesteś winny morderstwa. Ale Jezus 2000 lat temu, On zszedł na krzyż za ciebie, żeby wziąć wszystko i żebyś przez wiarę w Jezusa Chrystusa dostąpił zbawienia. Był czysty dla Boga i zasiadał koło Niego. Rozumiecie? To jest miłość. To jest miłość. On oddał swojego Syna jednorodzonego za nas tu wszystkich, żeśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mieli tu na ziemi życie pełne szczęścia. Wiecie, zbawienie to nie jest tylko zbawienie w niebie, to jest zbawienie tu na ziemi od grzechu i od nieszczęścia. Rozumiecie? To wszystko jest cud. To jest miłość. Ja ci mówię o Bogu pełnym mocy, który uwolnił mnie od narkotyków, wskrzesił mnie i przywrócił mi pamięć. Jeżeli jesteś osobą chorą, a lekarze kładą na ciebie po prostu kreskę, nie dają ci szans, przyjdź tutaj do nas. Przyjdź tu do nas. Jesteśmy reprezentantami Bożej mocy i chcemy, żebyś poznał tą prawdę. Wiecie, ja nigdy w Boga nie wierzyłam. Nie wierzyłam nigdy w Boga, ale On do mnie przyszedł i powiedział, że się na mnie nie gniewa. On powiedział, że ja jestem święta, że ja jestem czysta i że mam iść i świecić na świat. Jesteśmy solą tej ziemi, ale jeżeli sól zwietrzeje, to jaki będzie z niej pożytek? Rozumiecie? Bóg jest święty i ja jestem święta. We mnie mieszka święty Bóg i może zamieszkać również w tobie. Może zamieszkać w tobie. Rozumiesz? On chce mieszkać w twoim wnętrzu. Słowo Boże mówi, Jezus powiedział, jakie miejsce mi przygotujecie? Ja dałem wam cały świat. Ja dałem wam wszystko. Jakie wy miejsce mi przygotujecie? I Mu nie chodzi o żaden budynek. Mu chodzi o miejsce w twoim sercu. On chce mieć miejsce w twoim sercu. Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, tak jak zrobiłam to ja i moje życie przemieniło się. Poznałam Króla Królów. Przyjdź do nas albo podnieś rękę. Poprowadzimy cię w modlitwie, jak to zrobić. Jeżeli jesteś chory, zniewolony jakimś nałogiem, przyjdź do nas, a pomodlimy się o ciebie. My jesteśmy pewni tego, co robimy, bo Bóg powiedział, że daje nam wszystko, że będziemy robić większe rzeczy niż On, jak chodził po ziemi. A On na ziemi czynił cuda. I teraz my możemy czynić cuda, bo On to dał nam na krzyżu. On 2000 lat temu wziął za ciebie wszystkie choroby. On miał na sobie wszystko to, co z czym ty się zmagasz. On to wszystko poniósł, naprawdę. On był opuszczony, on był zawiedziony, on był chory, ubogi. Go rozebrali do naga. On nie miał na sobie nawet majtek. To nie jest prawda, co wam mówią. On był nagi, zupełnie nagi, żebyś ty był odziany w tym świecie. Rozumiesz? On poniósł każdą chorobę. Każdą chorobę. Więc jeżeli się zmagasz z czymś, to przyjdź, zawalcz o swoje życie. Przyjdź do nas. Nie chcemy od ciebie żadnych pieniędzy. Robimy to wszystko za darmo, bo poznaliśmy miłość żywego Boga. Miłość żywego Boga. Miłość i moc. I chcemy teraz, żeby ludzie o tym wiedzieli. Chcemy przekazywać tą miłość. Rozumiecie? Chrystus w nas, nadzieja chwały, może być w tobie. To nie jest obrazek, to nie jest religia, to nie jest różaniec, rozumiecie? Nie, to jest żywy Bóg, to jest żywy Bóg, który kocha człowieka, ale nienawidzi grzechu, ale ciebie kocha, tak cię umiłował, że oddał swojego Syna, byś ty żył zwycięsko tu na ziemi. Więc przyjdź pojednać się z Bogiem. Jeżeli się wstydzisz, podnieś rękę. Tu są ludzie, którzy tutaj mieszkają. Dzisiaj o godzinie 14 na Senatorskiej 9 mamy spotkanie uzdrowieńcze. Jeżeli chcesz przyjść, jesteś chory, zmagasz się z czymś, przyjdź, o godzinie 14, ulica Senatorska 9. Alleluja.